Bardzo serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Uzasadnij, że prostokąt o wymiarach 3 pierwiastki z 12 na 2 pierwiastki z 27 cm jest kwadratem. Aby prostokąt był kwadratem, to oba boki muszą mieć tą samą długość. Więc ja może włączę liczby do pierwiastków, czyli trójkę włączę do pierwiastka. Jeżeli to jest pierwiastek drugiego stopnia, to trójka do kwadratu będzie w pierwiastku i jeszcze razy 12. Czyli 3 razy 3, 9, 9 razy 12 to jest 108, czyli jeden bok ma długość pierwiastek ze 108. A teraz drugi bok. Dwa pierwiastki z 27. Jest to pierwiastek drugiego stopnia, więc 2 do kwadratu razy 27 będzie w pierwiastku. 4 razy 27 to jest również 108. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że prostokąt jest kwadratem, ponieważ podane dwa boki mają taką samą długość, pierwiastek ze 108 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.